stare groby na naszym cmentarzu andrychowskim, który ma 160 prawie lat. Tutaj mi mama zawsze opowiadała, jak była mała, że przychodziła na grób małej Stanci Sowińskiej. Widać, że ten grób został częściowo odnowiony. No, wzruszająca historia małej dziewczynki, która zmarła w 1888 roku. Pamiętasz, co mi opowiadałaś o tym nagrobku? Że tu jest taka mała dziewczynka, prawda? Jak byłaś w jej wieku, to przychodziłaś tutaj z kwiatami. Nagrobki z Powstania Styczniowego. Tutaj leżą potomkowie powstańców w tych skromnych mogiłach. To miejsce znane wszystkim andrychowianom. Symboliczny krzyż Jezusa ukrzyżowanego. Tutaj w czas zaduszny zapalane są znicze, ale nawet na co dzień. My zapalamy lampkę na grobie Jezusa ukrzyżowanego. Mamo! Piękny jest ten kwartał najstarszych grobów rodzinnych. Między innymi zaraz będę na grobie mojego taty, cioci i reszty rodziny, dziadków. Przydałaby się tutaj na pewno jakaś ławeczka. I zapalimy tutaj znicze. Widać, że mama w trochę lepszej formie po okresie upałów wydobrzała. Zaraz będziemy w miejscu, że... Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. No, tu leżą moi dziadkowie i ciocia. Świeża mogiła mojego szwagra Rafała.